Małgorzata Ostrowska-Królikowska, 55 l. Nie potrafiła ukryć wzruszenia, gdy bliscy zaskoczyli jej, zrobili jej urodzinową niespodziankę. Wtorek, 22 października. Małgorzata Ostrowska-Królikowska właśnie skończyła przedstawienie Alibi, od zaraz w warszawskim Teatrze Capitol. Tuż po oklaskach kończących drugi akt czekała na nią niezwykła niespodzianka. Reklama na scenę z kulis wyszła cała jej rodzina, by złożyć aktorce życzenia. Tego dnia obchodziła bowiem 55. pięć urodziny. Bliscy pani Małgorzaty pod wodzą, najstarszego syna, Antoniego Królikowskiego, zaintonowali sto lat, a publiczność razem z mężem aktorki Pawłem Królikowskim, ochoczo dołączyła się do śpiewania. Jubilatka, przyjmując życzenia i bukiety kwiatów, nie kryła zaskoczenia i wzruszenia. Po raz kolejny mogła się przekonać, jak bardzo jest ważna dla swoich bliskich. Pani Małgorzata i pan Paweł doczekali się pięciorga dzieci. Oprócz Antoniego, 30, który również został aktorem, mają jeszcze synów, Jana, 27 l. i Xawerego, 12 l. oraz córki, Julię, 20 l. i Marcelinę, 17 l. Aktorka doskonale poradziła sobie łącząc pracę zawodową z wychowaniem takiej gromadki. Od lat wciela się w postać Grażyny Lubicz w klanie. Poza pracą na planie zdjęciowym serialu aktorka skupia się na grze w Teatrze Capitol. Niedawno rodzina przeszła bardzo trudny czas z powodu problemów zdrowotnych pana Pawła. Na szczęście najgorsze już za nimi. Po spektaklu zabrali jubilatkę do pobliskiej restauracji, by tam kontynuować świętowanie. Zobacz więcej materiałów wideo.